Siemano, ziomale, witam was wszystkich doskonale. Był już dzisiaj fi film o Paryżu. To w sumie dobrze się składa, bo kolega na czat wysłał tabelę. Dzięki, ziomek. Henio Balon. A to nie taki ciężki nick, masz po prostu napisany, jak byłbyś po prostu pierdolnięty. Śmieszne. Aha, bo to chodzi o to, że jest na odwrót, że ha i ten. To jednak nie, to śmiesznie. A to jest ten, Alon, Na początku. Skinsmanki. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek. Proszę ten. Rob. No. 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 No jest, a dogadani. Były fajne skinki. Pokażę wam, jakie tu znaleźliście. Takie. Dzisiaj patrzcie, jaki flowcik. Kurde, kolego. Niezły. Taki. Też spoko. I jeszcze tu do wyróżnienia zasługuje ten. O! Też mocny. Zawodnik. Pozdrawiam. Teraz przechodzimy do tego. To są naklejalności naklejek z tego. No. Z Paryża. No, tak się to nazywa. Możecie sobie zobaczyć, ile się nakleja naklejek z Paryża. To na tyle trzymajcie się. Żartuję! A, się posraliście już czarnym. Nie. A więc, jeżeli chodzi o omówienie tego. No to tak. Miałem te wielkości, które są tu. W ogóle to jest ciekawe, bo tu mamy jeszcze. Czemu w ogóle to nie M1 to wysłał? Byśmy mieli wszystko na jednym kanale. Tak to trzeba szukać. Tu są naklejenia Antwerp ponad roku czasu. Półtora roku. Jeszcze został miesiąc i 4 dni. Dokładnie. 9 grudnia będzie półtora roku Antwerpu. Proszę sobie zobaczyć, jakie są liczby. Czy kontendersów już jest naklejonych więcej? Znaczy wiadomo, czym są kontendersi jedni, a czym są kontendersi drudzy, nie? Ale ciekawe, śmieszne, że kontendersów już jest więcej. Także tabelka jest większa, nie? Tu możecie, znaczy jeżeli chodzi o glittery. Naklejek holo nakleja się wuj. I tutaj ciekawostka. Ta, na co zwracałem już wcześniej uwagę, bo podobne statystyki widzieliśmy. Face, to jest niesamowite. Co się dzieje z naklejalnością Face? Zobaczcie, na samym dole tutaj 31 tysięcy w porównaniu do drugiego Fluxo 21 tysięcy. No, największa naklejalność całego eventu. Face, z naklejką, która cały czas tanieje. Nie wiem, czy naklejka Face nie zeszła poniżej 10 zł. Dobrze mówię? Fazę 2023 oczywiście się nie wyszuka dopiero po 15 pewnie odświeżeniach. Także dajcie czas. Poniżej 10. Gdzie naklejka Stockholm 20, a Antwerp 25? Ha? Z najwyższą naklejalnością. To nie jest takie hop-siup. Ciekawe. To po pierwsze. Po drugie. Apex ma mierną naklejalność na przykład, ale cenę wysoką mimo wszystko. To jest ciekawe. Z wysoką naklejalnością z ciekawych naklejek jeszcze jest Nine. To jest też spoko sprawa. Jeszcze bym popatrzył na naklejalność tych najtańszych główien, czyli między innymi ENS, że w sumie no, powiedzmy sobie szczerze, że się nie naklejają ENS, tak samo jak Demongols. Trochę ludzie je osrali. Maus jest osrany całkowicie, nikogo Maus nie interesuje. Za to Complexity co robi w glitterze. Może to trzeba się tym zainteresować, chłopacy, czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie. Complexity Glitter totalnie dominuje. I ja pierdzielę, to jest ciekawa sprawa akurat. Nie powiem, że nie. Fluxo też, jaka naklejalność. Ciekawe, te statystyki są fajne. Nie powiem, że nie. Mnie się podobają. Teraz tak, Navi Glitter bez zdziwienia, chociaż i tak, jakby porównać to do reszty, to jest to interesujące. Furia tak samo bez, no nie dziwi mnie, to dla mnie jedne z dwóch takich ala głównych konkurentów. Przypominam, Fnatic jest ciekawe, bo w porównaniu do ceny, jak wypada. I tutaj w ogóle to Fnatic chyba spadło z roli lidera, którego dzierżyło. Także tutaj lekko sadga, jeżeli chodzi o holo. No ale takie jest życie, czasami. I tu są naklejenia, będzie pokazane w czasie, jak się rozkładają. Także tutaj. No, jakby co? Nie chce mi się trochę już tego komentować. Wydaje mi się, że możecie sobie sami tutaj wyczytać informacje z tego. Jedyne, co jest ciekawe, to ten wzrost naklejalności w tym ostatnim okresie. Czemu to jest przekopiowane tak?
Komuś się jebło? To jest chyba, tu powinien być ten. O, no, powinien być Jan tutaj napisany. Także to jest ogólnie. Znaczy, można sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Mieliśmy odpływ, jeżeli chodzi o konsumpcję w ogóle, w listopadzie, grudniu. Też nie dziwne, no bo w sumie było dosyć mało graczy wtedy w CS-ie. W tym momencie znowu, nie dość, że tak jakby sama gra rośnie, co jest ciekawe, to jeszcze do tego ta naklejalność. To jest dosyć ciekawe i się trzyma na tym samym poziomie. To są glittery, tu są holo i chciałbym zobaczyć face z jakim tempem. Boże, 30% zmiany naklejalności. Ten wynik jest piękny, naprawdę. I tutaj jeszcze bym z takich rozczarowań dodał. No, dla mnie rozczarowaniem jest zdecydowanie G2. Widać, że supply w ogóle Challengersów jest jakiś taki mierny. Supply tej kapsuły jest mierny. Może się tym trzeba zainteresować. Bo wiadomo, że Contendersów no to jest bój i Legends, nie? Ale Challengersów jest mało. Naprawdę mało. Jeszcze jak się popatrzy na naklejalność stylu Pain czy G2, G2 bez naklejalności, praktycznie. Totalnie bez naklejalności G2 w porównaniu do Antwerpu i Sztokholmu. A Face króluje. Zresztą, jaka jest w ogóle zmienność pomiędzy tymi okresami promocji, a teraz? Że teraz ten w ogóle popyt jest na najwyższym poziomie. No i tutaj jeszcze projekcja, jakby ktoś chciał, taka fajna. Tu macie w sumie, tu są naklejki hologramowane, jeżeli chodzi o ich popyt względem poprzedników. Nominalny, żeby nie było, nie procentowy. Gdyby to był procentowy, no to byśmy byli na Hawajach już. Jest nominalny. Ale ciekawa jest zmiana. Po czasie, co się dzieje? Jak się zwiększyła konsumpcja wraz ze spadkiem cen? No nic. Wnioski myślę, że sobie wyciągniecie już sami. Dziękuję panie Henio Balon za wysłanie tego. No i co? Do roboty.